Cześć, dzień dobry. Chciałam zacząć od tego, o czym była mowa w zeszłym tygodniu. Wspominałam, że kancelaria premiera miała nie udostępnić dziennikarzom informacji o lotach najważniejszych osób w państwie, ale że jest jakaś obietnica, że to się stanie. I rzeczywiście tak się stało. Jeszcze zanim włożyliśmy nasze nagranie do mediów społecznościowych, kancelaria premiera ogłosiła, z czego wynikało utajnienie. Miało to wynikać z jakichś notatek, które poprzedni szef kancelarii premiera Marek Kuchciński miał przekazać, że te informacje mają być niejawne. Oczywiście złożyliśmy nasz wniosek, żeby przekonać się, że w praktyce rzeczywiście tak jest, że te dane są udostępniane, czekamy na odpowiedź. Ale cieszymy się, że to nie jest w tej chwili, a przynajmniej władza ma świadomość, że to nie powinno być standardem, że informacji się nie udostępnia. Zobaczymy, jaka będzie praktyka. Druga rzecz, która też się pojawiała w poprzednich tygodniach, to jest kwestia wynagrodzeń osób w Telewizji Polskiej. Cały internet dyskutuje o tym, jak wielkie były apanaże przekazywane poprzednim gwiazdom telewizji, ale powstaje pytanie, ile zarabiają teraz osoby nowo zatrudnione. I my złożyliśmy nasz wniosek 15 stycznia, więc jeszcze czekamy na odpowiedź, ale niestety trochę nas niepokoi, że w internecie się zapowiadają, dyskutuje się o tym, że ponoć Dariusz Matecki, obecnie parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, miał otrzymać z telewizji informację, że nie można udostępnić informacji o wysokości wynagrodzeń oraz umów, bo on też pytał o umowy, właśnie dlatego, że nie pozwala na to prawo i gdyby była nowa inicjatywa legislacyjna, która na to pozwala, to oczywiście Telewizja Polska chętnie tę informację udostępni. Tylko że to nam się nie zgadza z tym, że jednocześnie na stronie Telewizji Polskiej ukazała się informacja o tym, ile zarabiała pani Joanna Kurska, związana z poprzednią władzą. Mamy nadzieję, że to jest tylko niedoinformowanie albo może złe informowanie i że rzeczywiście my odpowiedź na wniosek otrzymamy i każdy z Was będzie mógł sprawdzić, czy Wy otrzymacie odpowiedź na wniosek, bo nie ma logicznego powodu, dla którego o jednych miałoby się tę informację udostępniać, a o innych tej informacji otrzymać nie można. Przechodząc do kolejnej rzeczy, która jeszcze dotyczy tych poprzednich tygodni, pamiętacie sytuację z spotkania prezydenta z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatą Manowską. Otóż to spotkanie chyba jednak było spotkaniem towarzyskim. To wtedy wyglądało tak, że dziennikarze po prostu wyśledzili, że oni się spotkali w bardzo gorącym okresie związanym z ułaskawieniem skazanych prawomocnym wyrokiem sądu Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Dziennikarze nie wiedzieli, w jakiej sprawie oni się spotkali. Myśmy zadali pytanie zarówno do Sądu Najwyższego, jak i do prezydenta. Dostaliśmy odpowiedź dzisiaj z Sądu Najwyższego, że Sąd Najwyższy nie może nam udostępnić tej informacji, bo jej po prostu nie posiada. Więc raczej nie było to spotkanie oficjalne. Zresztą media później już pisały, że to jest wieloletnia przyjaźń i że to nie są spotkania oficjalne, tylko towarzyskie. I zdaje się, że to się potwierdzi. Jednak zastanawia trochę ten moment i kontekst, w którym to się wydarzyło. No i generalnie kłaniają się relacje najważniejszych osób w państwie i to, co jest w dobrym stylu, a co nie jest w dobrym stylu. Ale przechodząc jeszcze do rzeczy ważnych, które się wydarzyły i które jakoś tam są nowe, to jest kwestia ustawy o sygnalistach. Taką ustawę musimy przygotować w związku z tym, że Polska już jest bardzo spóźniona z wdrażaniem europejskiej dyrektywy z 2019 roku. Ją można było wdrożyć do 2021. No i nie wdrożyliśmy, mieliśmy kilka podejść, wszystkie były fatalne, organizacje społeczne zgłaszały uwagi, większość tych uwag nie była uwzględniana. No i teraz oczywiście nowy rząd się spieszy, żeby to jak najszybciej przygotować, no ale ten projekt jest fatalny, on się do niczego nie nadaje. Więc organizacje jak zobaczyły, że teraz rząd, właściwie nowy rząd, wyciągnął projekt starego rządu i go tylko trochę poprawił w jednym miejscu, no to natychmiast zaczęliśmy protestować. Kancelaria premiera od razu zareagowała, zostało zorganizowane spotkanie pani minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
oraz osoby, która odpowiada za legislację Macieja Berka w kancelarii premiera. I wczoraj organizacje o tym rozmawiały, co jest możliwe. No niestety wiadomości są takie sobie, to znaczy wiadomo, że jest projekt jest, musi szybko przejść, więc wielkich zmian prawdopodobnie nie da się zrobić, a tam tak naprawdę trzeba było zrobić zmiany ogromne, więc pewnie on będzie po prostu znośny i później będzie można rozmawiać o tym, co dalej. Nie jest to zachwycająca sytuacja, ale ponoć licznik bije i płacimy bardzo poważne kary. No zresztą, co mamy z tym zrobić? Mamy nadzieję tylko, że takie rzeczy to będą absolutnie wyjątki. Może jeszcze dwa słowa na temat tego, o co chodzi w ogóle z tą ustawą o sygnalistach. Kim są sygnaliści? Może nie każdy z Was wie. To są osoby, które w instytucjach publicznych sygnalizują nieprawidłowości. Takie nieprawidłowości, które stanowią zagrożenie dla dobra publicznego. Takie trochę watchdogi, ale od wewnątrz. Problem polega na tym, że właśnie jeżeli się jest w miejscu pracy, w jakiejś sytuacji zależności, a władza wyższa od nas, czyli szefostwo, nie reaguje, no to robi się problem, bo my często narażamy się tym, że coś takiego komunikujemy, są jakieś akcje odwetowe i chodzi o to, żeby takie osoby przed takimi akcjami odwetowymi chronić i uznawać ich działanie w dobrym interesie. I jeszcze jedna rzecz, duża dyskusja ostatnio na temat tego, jak wyciekają pieniądze publiczne i o konieczności tego, żeby jakoś to uszczelnić. Dużo skandali, że jakieś organizacje dostały pieniądze ze zeszłej władzy, które tak naprawdę albo nie istniały, albo zostały powołane, żeby dostać te pieniądze, albo to były kolosalne pieniądze, albo byli tam politycy we władzach, albo nie miały kompletnie doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Te sprawy ciągle wychodzą na jaw, no ale tak naprawdę potrzebne nam są rozwiązania systemowe. I bardzo ciekawie przeczytaliśmy felieton na stronie ngo.pl Katarzyny Sadło, która postuluje kilka rozwiązań, z którymi absolutnie się zgodzimy. Zresztą no, one też nie są dla nas zaskoczeniem, bo sami takie rzeczy postulujemy. Na przykład, żeby była internetowa księga dotacji, gdzie w jednym miejscu będziemy mogli sprawdzić, kto dostał od państwa pieniądze, ale też na co dostał i na jakich warunkach. Druga rzecz to jest na przykład nałożenie obowiązku na organizacje, które podpisują z państwem umowy, żeby one same publikowały podpisaną umowę oraz rozliczenia, które składają na swoich stronach. I trzecia rzecz to, żeby spółki Skarbu Państwa i spółki samorządowe też musiały informować o tym, jakie pieniądze przekazują w ramach sponsoringu czy przyznawania dotacji. To są świetne pomysły, wiele razy przez nas zapowiadane i uważamy, że tak po prostu być powinno. Zresztą takie rozwiązanie związane z publikowaniem dokumentów związanych z dotacją sami mamy w naszym konkursie watchdogowym, który realizujemy razem z Fundacją dla Polski. Te organizacje, które otrzymują pieniądze, muszą właśnie takie dokumenty publikować na swoich stronach. I to jest ważne, co teraz powiem, ten konkurs dotyczący watchdogów zostanie już niedługo ogłoszony, więc czekajcie. Będzie to ogłaszała Fundacja dla Polski w ramach Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca, a my wkładamy do tego funduszu i my w ogóle rozpoczęliśmy ten fundusz i wkładamy do niego co roku 15% naszych przychodów z 1,5%. Także im więcej dajecie nam pieniędzy, tym większa szansa, że my będziemy w stanie dofinansować świetne inicjatywy w całej Polsce. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia za tydzień.